Siema, welcome to the jungle. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z CSGO Skins, widzowie. Na początku klasycznie pamiętajcie, żeby pisać kod STRICTO, bo dzięki temu dostaniecie 10% bonusu i darmowe 2 zł i 10 groszy na start. Dla nowych graczy oczywiście jest te 2 zł, a 10% dla każdego. I to oczywiście wbijajcie na CSGO Skins. Jeżeli jesteście dorośli, to sobie można pyknąć, co nie? A ja dzisiaj, słuchajcie, zagram sobie i stestuję, bo w ogóle wyszedł event Welcome to the jungle, witam w dżungli. Ostatnio mieliśmy wakacyjny event, teraz mamy event dżunglisty i testujemy klasycznie, co tutaj ciekawego przygotował dla nas CSGO Skins. Czy będzie coś ciekawego? Otwieramy, sprawdzamy 3 skrzynki pierwsze i mamy na minus jesteśmy. Ale to była najtańsza skrzynka, także się nie przejmujemy. Saldo dzisiaj mamy 3000, kurde, 242. Tak dużo pieniędzy, że nie jestem w stanie powiedzieć takie liczby nawet. Ale dobra, o, za 3 dychy i mamy 5% profitu, ale stamtąd jesteśmy 5 zł na minus, czyli jesteśmy na 0. I tutaj zobaczymy, o, te dwie kosy bardzo ładnie wyglądają na tej stronie, bardzo ładnie się świecą. Jakby się to udało dropnąć na sam początek mojego filmu, takie skrzynki, to by było za mocne. Ale ja bym chciał to zrobić. O, tutaj no lekki minus, ale myślę, zabrejdować sobie, kurde, 2 razy droższa i otwieramy. Jesteście na moim odcinku, ja tu muszę wam content dostarczyć i gwarantuję wam, że będziecie zadowoleni, jak obejrzycie ten film. Na 2 dychy profitu, gwarantuję wam, będzie dobrze. I bajerujemy, sprawdzamy, co tutaj się dzieje. O Jezu, ale lipa, ale lipa. Dobra, do 3 razy otworzę. No może ta kostka, kurde, trafi. I jakby, kurde, któryś z tych 3 itemów by dropo. Jeszcze 3 razy, czekajcie. Zatrzymam się na chwilę na tej skrzynce i zobaczę, co z tego można wymącić. O, to jest ciekawe. Dobra, jeszcze 2 razy. 2 z 3 razy. To jest w miarę drogie. O kurde, fajny drop. Jeszcze raz, ostatni. Czy będzie kosa? Nie ma kosy, ale jestem mocno na plus tej skrzynki. Kurde, dobra, na szybko. Nawet nie wiedziałem, czy coś jest. Ej, wiecie co? Ciul, ryzykuję i lecę. Nie sprzedaję tych skinów, sobie wyzeruję saldo tutaj i zobaczymy, co się stanie. Szybki speedrun dla was, widzowie, coś wam tutaj przeskipuje i zobaczymy, co to będzie. Oj, coś nie oddaje. Dobra, teraz 3 razy. A nie, dobra, zaczyna oddawać. Na 0, zabrało, dodało. Zabrało fest. 3, 2, 1. I teraz ostatni raz, takie coś. Dobra, i możemy sprzedać to za 2700, czyli lekki minus 2800 praktycznie. I dostaliśmy masę bananków, które możemy sobie wykorzystać. Na przykład tu, tutaj klasycznie, wiecie, ja sobie wejdę po prostu w handlarz bronią i całość płacę na te cele charytatywne czy coś. I 3 dychy, no i dobra. No i kurde, po tej szynce średnio jesteśmy na plus, ale jeszcze jungle case'a też 3 razy i zobaczymy, co tutaj nam jungle case odda. I uwaga, na minus. Stówka na minus i teraz Serpent Case, najdroższa skrzynka, razy 3. Specjalnie dla was, widzowie, specjalnie na moim filmie. Sprawdzamy, co tu się będzie działo. Hyper bestia. Dziękuję, lekki minus, nie podoba mi się to. Ale, słuchajcie, kto oglądał ostatni film, ten wie, co się teraz będzie tutaj działo. Jak widzicie, nie oddaje za bardzo, no było średnio. Dlatego, co ja teraz robię, to zagram ryzykowny ruch. Widzę, że mam sobą pasę i tak jak mówiłem na ostatnim filmie, no w końcu musi mi oddać. Więc testujemy, co tutaj z tego wyniknie. Jak sobie wezmę Amestnię, Luxurious Case'a, Anarchy Case'a i Jungle 3, nie, jednego. 3 skrzyneczki, drogie, bardzo drogie. Bitwa za 700 i gram to na 3. Oczywiście gram późno, jest druga w nocy. O, ale ziomek dołączył, już miałem bota dodawać. O, dobra, jakieś ziomki dołączyli. Ty, to jest fajna aktywność jak na tą godzinę. 2 jakichś balerów trafiłem i zobaczymy. No nie, gościu kosę trafił. Double B dropnął kosę. I to już z takiej fajniejszej skrzyneczki, już ciężko się będzie odbić. Ale chociaż czekajcie, tylko 100 zł przewagi, no tu by musiał fajny drop. No i nie dropnął fajny drop. Tysiaka ziomek zarobił sobie. Double B, pokazuj swój profil. Dobra, gościu tutaj jakąś skrzynkę za... Znaczy jakąś kosę za 6 koła miał. Mocny zawodnik, fajnie. Pokażcie mi jego streama. CS-a gra, w Counter Strike'a, nie w CS2. O, spierdalaj, ciągnij pałę. Powalony profil. No, mocny ziomek, mocny ziomek. I widać, że fajnie się bawi. O kurde, skopił bitwę i jeszcze raz to gram. Też na boty. Ty, może ziomki by dołączyli znowu. Fajnie by było, jakby znowu wbili. Zobaczymy, poczekam chwilę. Ciekawe, czy gościu będzie chciał jeszcze raz
zawalczyć, czy jednak nie? Bo kurde, jakbym teraz wygrał taką bitwę, fajnie by było. Kurde, ziomków nie widać nigdzie na horyzoncie. Także dodaję sobie Isamu i Adriana. I zobaczymy, czy Isamu i Adrian coś tu fajnego zrobią. Kurde, mogłem chociaż zrobić tę bitwę na 4. To by mogło być ciekawsze, bo jak widzicie, 800 zł. To mi się podoba. No i tutaj klasycznie Digielek za 200, taki tam, kurde, w bardzo dobrym stanie. To mi się podoba. Dobra, jeszcze USP na zakończenie. 1900. Dziękuję, do widzenia. Jakieś coiny dostałem. A, to są te banany, tylko jakaś inna ikona jest. Dobra, dobra, podobała mi się ta bitwa. Wezmę te banany, kurde, ustrzelę. A nie, zanim ja to ustrzelę, to ile czasu minie? 5, 4, 5, 8. Ciach, za 11 zł skinek. Mam coś do sprzedania za 7 ziko? No 3 kafle mamy. Kurde, no. Jest jakaś ciekawa bitwa. Za nie, za 160. Za 120, o. Na 3 skrzynki, to mi się podoba. Szybka, konkretna bitwa. Takich ludzi to ja lubię konkretnych. Dobra, 3 złote przewagi. To jakaś tania skrzyneczka była. No co to za skiny, kurde. Co to jest za skrzynka? Agent. Nie, no co to ma być za bitwa? Gratuluję ci wygranej, ale dużo tutaj nie ugrałeś. Jakieś skrzynki śmieszne gościu wybrał. Ta nie lataj tak, kurde, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. O, za 200. Za 200 ziomek zrobił. Siemanko, Rangar. O, i są te ziomy. Jeszcze jeden? Nie, dobra, oni oddzielnie grają. Myślałem, że to są jakieś kumple, ale nie. I dobra, jest ten gościu, z którym mieliśmy bitwę. On przegrał, ja z nim razem w sumie przegraliśmy. Na jednego gościa i zobaczymy, czy tutaj się odkujemy. Chciałbym to w sumie przegrać, bo jakbym przegrał, to by było fajnie, bo bym mógł zagrać kolejną ryzykowną bitwę. Ale dobra, no na razie przegrywam. A jednak, dobra, ja nie wiedziałem nawet, że to jest jakieś drogie. Myślałem, że to jakiś shito z jakiejś starej tej operacji. Ale dobra, podoba mi się. A nie, gościu. A! Ja tu gadam, a gościu taką przewagę zrobił. On jest powalony. Ten i drugi. Wbijają na bitwy i taki profit z bitwy za 200 zł. Nie wierzę. Sklonuję tę bitwę i dodam sobie jakieś męskie skrzynki. Typu, kurde, ten Luxurious. Tyk. I zagram to na 4. Dobra. I jeszcze też bym jakoś za dwie stówy. W sumie zaryzykujemy. I startujemy. Za 860 zł bitwa. Dołączył Adam. Ja nie mogę, dobra. Dodam sobie Isamu. I dobra. Mamy bitwę po staremu. Zobaczymy, wysyłam im emotkę, siemano wariaty. Dobra, tu mamy agentów na rozgrzewkę, żeby zobaczyć po prostu jak to będzie iść. I Samu już trochę wykorzystał farta. A jednak ja nadganiam. Dobra, jeszcze 3 rozgrzewkowe skrzyneczki. Dalej jest ten drugi, to mi się podoba. Czuję, jak to się stanie. Kurde, to jest tak emocjonujące, że nie wierzę. Dobra, dobra, Davidol ostatni. Nie, Adam ostatni. O kurde, i Samu jakiego skina. Ale dobra, teraz mamy tu męskie skiny. Znaczy męskie skrzynki. Czy nie, a to jakieś gówno, no to nieważne. Ale tu, za 400 i uwaga. O nie, dostał kałacha. A nie, co jest? Dobra, dobra. Mam to. I proszę, co tutaj się stało? Tak, wygrałem. Tak, 4 koła. Dobra, ile mam? Dobra. To mi się podoba. No i w takim stylu myślę, że możemy zakończyć ten odcineczek. Pamiętajcie, żeby wpisać kod Stricto. W opisie macie nick normalnie. Wejdźcie w ten opis, kliknijcie sobie w ten nick, to od razu wam się wpisze kod, co nie? Pamiętajcie też, że strona jest plus 18. I grajcie odpowiedzialnie, to jest ważne. Tak jak chcecie, to sobie grajcie for fun, ale myślcie. No i tyle, pamiętajcie, kod Stricto. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i siema.